Proszę powiedzieć, jak się pani nazywa. Pani wie, że mnie to rozśmiesza znowu. Helena Bujas. W którym roku się pani urodziła? 1939. A jak się nazywali pani rodzice? Ludwigi i Zofia. Bujas. Zofia i Ludwig. A oni byli z Głogoczowa obydwoje? Tak. A pani Zofia miała panieńskie jakie nazwisko? Z jakiej rodziny pochodziła? Z jakiejś Wierzbów, ale nie wiem z jakich. Z Wierzbów była. Wierzbówna była. I całe życie w tym jednym domu? Tak, no, tak tu. Tu zaraz. Mhm. Od urodzenia ja. Od urodzenia. Tu. Pani generalnie była rolniczką i tylko przez jakiś czas pracowała w Krakowie, tak? Tak. Gdzie pani pracowała? No, na ulicy Koletek w Krakowie. Studium było to medyczne, szkoła już je nie ma. Na stołówce oczywiście, bo gdzie by? Miałam podstawówki 7. Nie, to no, ile to było dawno? 8 było. Tak. Do Włosani chodziła. Do Włosani. No właśnie, pani Heleno, chciałam, żeby pani spojrzała na to zdjęcie naszego centrum. Kurde, ale piecze. Proszę spojrzeć, to szybciutko. A kto tam idzie? Proszę spojrzeć na to zdjęcie naszego centrum wsi. To jest zdjęcie z 63 roku. A to ja już wiem. Czy pani chodziła tutaj, nie chodziła pani do szkoły u nas, rozumiem, tylko tutaj do Włosani. Pamięta pani coś z naszego centrum, to zdjęcie, jak coś pani przypomina? No takich domów wtedy nie było, jak teraz są. Tyle wiem, ale jakie były, tego już, przecież to już się robi mi zanik pamięci. Dobrze. To sporo już mam tych latek. Pani Heleno, porozmawiajmy dzisiaj. Siedzimy pod pani pięknym domem. Tatany, no. Okno, a takie do tego, tego. I kwiaty, dobrze, że mnie ściągła kwiatku. Chciałam dzisiaj porozmawiać z panią o tym domu właśnie. Ten dom jest z którego roku? Tam na Powale było. Na Powale jest, to już nie pamiętam. 1800 dali, nie wiem. 1800 któryś, to sprawdzimy to sami i zobaczymy, sfilmujemy, który to rok. Pani tutaj żyje od samego początku, tak? Jak się pani tutaj... Od urodzenia, biedno, nigdzie nie poszłam z tych dobroci. Tak mi tu fajnie było, że... A niech mi pani powie... do roboty. Czy wie pani, kto zbudował ten dom? Czy to pani ojciec zbudował, czy to... Nie, tyle wiem, że nie. Skąd to pochodziła ta opina, to nie. Wiem, że ojca mojego tak samo, Bujas Ludwik, i tak ochrzcili ojca Ludwik Bujas. I mnie się tu dostało, znalazłam się u tego Ludwika Bujasa. Dobrze. A nie wie pani, czy się pani tutaj na przykład w domu urodziła, bo to jak pani była... Ileś lat temu? Wiem, to... że mama rodziła no, w domu. W domu. W domu, w domu. Przychodziła do domu taka pani. Nawet Hankę, siostrę, jeszcze w domu. A ile pani ma rodzeństwa? Ilu was tu mieszkało w tym domu? No to brata nie ma, bo zginął tragicznie. No, Hanka jest w Krakowie. Czyli was troje dzieci i rodzice byliście tutaj? Czwarte zmarło. Czworo było, umarło malutkie, ten 4 miesiące. A niech mi pani powie, no bo ile izb ma w takim razie ten dom? Jak to wygląda układ w środku? No nie ma nic, kuchnia i pokój i stajnie. I dwie stajnie stare są, tak? Kumory tam. Czyli mieszkaliście w tej izbie tak naprawdę wszyscy razem tak, jednej, tak? Tak, to nie tak jak teraz, mieściło się babcia i tata i mama i oj i dzieci jak były. A jak tam, jak w zimie, jak sobie radziliście tutaj? No bo wody nie ma dalej, tak, podciągniętej. Nie. Więc jak sobie tutaj radziliście w ogóle? No dokąd ojciec tyle chociaż zrobił, tu wykopał, jak te krzesła tam są, 20 metrów i już chłopy nie daje rady, bo już łamały te wszystkie. Trzeba było zasypać, bo nie będzie wody. Tam kopał drugo, tam są znaki. Po tylu latach i to się... Studnie tam kopał, w kilku tak, miejscach próbował, żeby było bliżej. Trzecia tam została, no to ja się cieszyłam, w niebogłos nosiłam tam z potoka dla krów.
No tak, to strasznie wyszłam daleko. Tu pod górkę, na tym takim, na tym, jak to się nazywało? Na ramionach. Na ramionach, tak? Takiej, tu wiadro, tu wiadro. Wyszłam już tu, cieszyłam się. Poślizgłam i przewróciła. I woda się wylała, trzeba było iść drugi raz. No to faktycznie. I ja to wynosiłam. A kto miał wynosić? No ja obowiązek była, dziecka, nie? Ja byłam do Charówy tutaj. Na robocie tam se użyła. Pięknie. Podziwiam się, i że ja żyję. I ta choroba, 32 lata, jak mnie to objęło paskudne, niewyleczalne. Już tyle razy myślę, żebym draniowi nie życzyła takiej choroby cierpiącej. Pani, pomimo tego, że nie czuje się najlepiej, no to widzę, dom jest bardzo zadbany. Niech Pani opowie o tych ozdobach, tutaj na zewnątrz. To już nie wyjdę teraz, se nie zmienię. Ale to Pani wymyśliła, tak, żeby tak sobie ozdabiać? Ja se wymyśliłam to. Aby mnie dali do szkoły, to nie wiem, kim bym była w tym kierunku, bo okropnie lubię coś ubierać, strasznie lubię. No to widać też w środku, bardzo zadbany ten dom i widać, że dużo jest różnych. No ale teraz się martwię, Pani Agnieszko, kochano, bo będzie koniec, bo ja już nie wyjdę na drabinkę. Po równym już się kopertą, a gdzie mowa o drabince? A se sama malowałam i makatki se sama przybijałam. Ale makatki kupione, czy robione? No one mają chyba z 50 lat. Już zniszczona i martwię się, bo to nie kupi teraz takiego. No bardzo ciekawe hasła tam na tych makatkach, o ile dobrze pamiętam, są. Soli i chleba w domu potrzeba. Takie tradycyjne, wiejskie, prawda? Najważniejsze. Najważniejsze. Ale też ma Pani tam ołtarzyk w domu. No, no to jest. A taki ołtarz od początku był, zawsze był w domu, czy Pani sobie go sama zrobiła? Był, no nie był ustrojone, same stoły te bozie, a ja sobie ich stroiłam, zrobiłam sobie ołtarzyk. No bo tam jest tak pięknie zadbane. No dziękuję Ci. Ksiądz Busański też mnie chwali, że narzekasz, Helusiu, Godomi, narzekasz, a masz tak przytulnie i chwali się porządek. To nie tak, że Ty pragniesz, że nowości, nowości. Ach, lubię księdza Wełsani bardzo. A niech mi Pani opowie o tych obrazach, które są w środku. One gdzie były kupowane? Na odpustach? Jak to wyglądało? Że tak? To nie wiem. Jeden ino jest tu, co tam nie wzięła sechanka do Krakowa, tylko wisi u mnie na tym, a jak go kipnę, no to se go weźmie, bo nie zniszczony. Matka Boża Częstochowska to dostała od Matki Chrzestnej, jak do komunii szła. Ale tu ma Pani dużo różnych. A resztę różnych to nie wiem skąd. Czyli takie stare one były, czyli one już jak byli rodzice Pani, to też ja one ich podziwiam i wszyscy podziwiają, że korniki nie zreją tych ramków. Czyli to takie stare, że Pani nawet nie wie, kto je tutaj zawiesił. Zawsze nie, były, tak? Nic, były, jak zapamiętałam. Jak już zrozumiałam, że jestem na świecie. To były. No to naprawdę bardzo, to niesamowita rzecz, żeby to tak się coś uchowało w jednym miejscu i takie, to taka tradycja. Trzeba szanować, dbać, bo nie, a ja to pilnuję do tej, pilnowałam tak, że jakby ktoś coś trzasnął drzwiami, to się darłam. No bardzo trzeba pilnować, jakby spadł taki obraz. Mówiła Pani o swojej dzieciństwie, tak? Tutaj wszyscy razem w tej chałupie. Tak, na klupie. Młodość. Potem już Pani, no nie tylko w polu, ale też pracowała w Krakowie. To już trochę inaczej. A to już miałam 23 lata, a mnie wziął znajomy. To nie wiedziałam, jak mu mam dziękować, bo już biedno nim musiałam po tych polach ludzkich wszędzie. Ciężko było na stołówce, było co robić. To nie była restauracja, to nie był bar, tylko to było, tam same studentki były. Internat taki, tak? Mieszkały tam, tak, i no, jedzenie mieli. No to ja na kuchni, no było co robić. No ale trochę Pani chyba odetchła tutaj od tej... Od tych puli, od tego słońca takiego. Ale ono dawno nie parzyło, a teraz to parzy. Tak. Grzało, ale nie parzyło. Tak jest. I ten dom generalnie, z tego co pamiętam, to Pani nawet sama malowała, prawda? Jeszcze sama wyłaziłam przecież na drabinę, bo
Mówię, że nie wyjdę na drabinkę tę pokojową. Już nie wyjdę. Próbowałam jeszcze głupio w tamtym tygodniu, ale wróciłam z niej prędziutko na dół, bo no zawroty, ten kręg mam tu. Ale jak sobie pani sama radziła, bo to jest co, i bielenie, i na niebiesko, tak? I pani jeszcze tak coś... A dziury to musiałam glinę wyrabiać, jak ciasto. No właśnie. No i kleić, gdzie trzeba było. Nie za grubo, bo już tam dużo tej gliny, ale troszkę wyrównać, no i to ręcątko pracowało wszystko. No to jest naprawdę niesamowite, że pani własnymi rękami... Ja się sama podziwiam, przyznam siwą, że się podziwiam chwilami, godą se, Hela, jakżeś ty to przeżyła 81 rok, tylko bosko. Nie wiem. I zostawiam myśli. Bo cóż mi to pomoże teraz myśleć, podziwiać, jak. Ale pani pracę widać tutaj. Jakie zwierzęta w stajni mieliście? To jak ojciec był, no to dwie krowy chciał, muszą mieć. Mało mu było tej działki swojej, to, no to ja musiała odrabiać brodlo tych krów, tam ile chciał czegoś. No to nieraz Gudziusia to jest... Mama musiała chować tego i kozoł to musiała. Nawet takie bez cycka i przynosił. To mam ją tylko czumelek, butelkę, to pamiętam, bo godą mamusiu kochano. Dzidziusia ma z czworo nożnego. I karmić musiała, tak? A jak to ładnie piło. A jak za mamą goniło ładnie. I za mamą. Jak się to zwierzątka złuczą z człowiekiem. Czyli ma pani no w sumie ciężkie warunki w tym domu, prawda? Sama, no... Były, no i co? I ja żyję, no to podziwiam się przed chwilą godam, że ja 81 w tych dobrociach takich przepięknych. Ale z drugiej strony to są piękne dobroci. Miejsce, nigdzie nie ma takich dobroci. Miejsce nie chcę z niego iść, no ku kościele jak zawołają, to już muszę. Ale do domu starców mnie wyganiają znajomi, kuzynka, to się tak denerwuje na nich, żeby się odczepiły ode mnie, bo nie pójdę do domu starców. Ciężko mi tu jest, ale wolę tu zamknąć oczy. No może nie akurat, oby Pan Bóg mi dał na tym łóżku, że pójdę wieczór, a rano jużem poszła daleko, to bym miała fajne. No ale wiem to, czy on mnie usuchnie, ja go proszę codziennie o to. Wiem, że w domu ma pani też dużo świętych obrazków właśnie różnych. To pani zbierała, dostawała pani od kogoś to, czy jak to, skąd to a takie drobne to tak, to mi dawali. Nawet takie dziewczynki w kościele we Wusani przynosiły mi takie różne, tam mam drobiazgi. One już powychodziły za mąż, już ich nie widzę we Wusani, ale obrazki od nich mam. Powiem tak, pani ma tam chyba nawet dwa ołtarzyki, bo jeden ołtarzyk to ma pani Matką Boską, a drugi to ma pani z bliskimi ludźmi i tak dalej, i ze zdjęciami, które są pani bliskie. To mam z tobą. Nie tylko. Panią przepraszam, bo mi się na bliższe powiedziało. Może być. A dawno jak byłam młodo, jak miałam tu źle, biednie, to na wesoło chichotałam się. Same PKS-y kopiate, chodziłam tam na Podlesie. Bob pełno, no ja też między nimi. Wyprzezywały mnie na kierowców. Wystawiali łozory, a kierowcy mnie zabierali, bo mi jeden powiedział, zeszliśmy się w szpitalu na Skarbowej, on leżał na serce, na oddziale, a ja leżałam z tym dziadostwem i spotkaliśmy się na korytarzu gdzieś tam ładnie i porozmawiałam z takim jednym i go do pani Heleno, my panią tak lubili, że choćby nawet nie wiem gdzie, to my panią zawsze zabrali. Ja wiem o tym, żeście mnie brali i się cieszyłam. A tych bob niebo nam jęzory wystawiały. A ja się chichotałam i oni mnie za to i poduczyli mnie, żebym nie stała na przystanku,
tylko bądź gdzie dalej tam. No jasne. To już wiedzieli, to już se tam... Specjalnie panią zabierali, tak? Oj, się wściekały te babiury, o rany boście, bo to widziały. Widzisz? Goda jedna do drugiej. Patrzę, patrzę, syży ząbki do nigi biorą. Życie, życie. A mnie cieszyło, śmiałam się bez przerwy, fałpie miałam źle, ale między ludźmi się cieszyło. Jest pani pomimo wszystkich jakichś trudności bardzo radosną osobą. Jezus, ktoś mi to już godził i powiedzieli mi, że dlatego żyję tyle. No na pewno właśnie. Widać tą pani pasję, tą miłość do tego domu, że pani go nie chce opuścić, bardzo, że pani bardzo. Tu chce być po prostu. Kurde, tak? Źle było i jest mi źle, no i nie pójdę. No bo to ojcowizna, swoimi rękami pani to wszystko też robiła, prawda? Ja tu robiłam, no i tak mi żal się oderwać, ale na kiedy ja tu tam, nie wiem gdzie mnie dadzą, czy tu, czy tam, Bóg wie gdzie. No i po co teraz na tydzień, jeżeli bym poszła, tam by mi serce pękło. Z żalu w ogóle bym przeżywała i bym niedługo by mnie przywieźli z powrotem. Tak, u siebie najlepiej. Jak jest to, to jestem w nim. Chcę to se siądę, chcę to se legnę. No chcę no, wyjść bardzo już daleko, nie zajdę nigdzie przez te nogi i te zawroty, bo się wywrócenia się boję. Doktorka mi mówi, Boże broń, bo to niewiele trzeba temu, to jest schorowane. Tak. 32 lata miałam, ja mnie objęła. No to na Skarbowej 6 miesięcy mnie trzymali, robili co mogli. I mnie pocieszyli, pamiętam, że nie ma na to ratunku, że wózek. Bo pani jest tak na granicy, daleko do Zakopianki, daleko wszędzie ten dom jest. I to jak właśnie, jak się dostawać stąd było? Jak się pani wydostawała? Na nogach. Tam pod tym, no, jak ten, szłam do szpitala od rodziców, czy od tego, no to szłam na nogach. A wziął ktoś, dawniej było lepiej, że je. Ktoś wziął, a teraz przejedzie i nie znał. A pani była najstarsza z rodzeństwa, tak? I dlatego tutaj na ojcowiźnie tak. Wszystko zostało na I pani, ja, tak? Ja byłam do Harówy. Jeszcze do ludzi obiecał od rana. Ale pani Heleno, proszę popatrzeć, ja widzę, że pani ma jeszcze w tym wieku, a jednak mimo wszystko te siły, kwiatki pięknie w oknie. Biedne, dzisiaj nie wzięłam ich. Nie wiem, czy będą mi żyły. Za szybą? Myślę, że za szybą też będą A żyły. A dożyję jutra, to jutro ma być gorąco, to ich wezmę na ziemię. A spacer pani je wyprowadza? Tak. Bo tutaj z każdej strony ja widzę, kwiaty są wokół domu, ogródek. Tak po troszce wszędzie. Czyli tak zawsze mieliście, czy jeszcze wcześniej tutaj jakieś warzywa były? Czy jak? Przedtem nic. Kiedy miałam co robić? Czyli bardziej były jakieś warzywa, ja tak? Ja przyszłam, ziemniaki, no i tam mama se ten zasadziła, bo jak ja przyszłam z roboty, to miałam dość, a ojciec czekał jeszcze na mnie. Czyli trzeba było zwierzęta były, były ziemniaki, były zboże, trzeba było to wszystko No to ja z ojcem, bo mama już zaczęła dawno chorować na serce, kiedy je przynieśli tu z tego pola, spod tych krzoków, przynieśli je nieprzytomno. Jezus, ja krzyczałam, bo ją mamę lubiła bardzo. Ja już myślałam, że mama umarła. Nie wiedziałam na co, teraz wiem. Różności przechodziłam. Ale myślę, że też były dobre rzeczy. Dużo ludzi pani pomaga tutaj, stara się, widzi, że pani właśnie taka uśmiechnięta i daje sobie mimo wszystko radę jakoś w tym domu. Dba o niego bardzo sercem. No ale teraz się martwię, bo już koniec. Nie dam rady, choć chcę, nie da się. A da rady pani sobie pomóc? Żeby kto przyszedł i zrobił? Co? No pomógł tutaj gdzieś pani. W jakimś... Też może pani pokaże, co trzeba zrobić. A będę to umieć w takiej chałupie. Nie będę wiedzieć, co to temu dać. Ile gliny, ile czego. Może, wie pani, nagramy, spiszemy, jak to wygląda, ile gliny trzeba. Ile trzeba gliny, żeby taki dom, taką ścianę tutaj odnowić?
Ile tego trzeba? Ale nie całym, glina tam, gdzie wyleci, kawał ten, no to tam trzeba tą gliną... To ile pani brała gliny tak, żeby sobie odświeżyć dom? Nie, no ja tego nie będę umiała, bo to nie jest wyznaczone. Sama muszę wiedzieć, ile odleci. Tyle, ile odleci, to tyle gliny trzeba było, tak? No to ja biorę i próbuję, to sprawdzam i dużo nie chcę, a tak, żeby nie było dziury w tym miejscu, tylko chciałabym wyrównać. Jezus, siedzi straszydło stare na pogródce i dziamdo. Proszę tutaj opowiedzieć, co tutaj jest, jakieś wspomnienia związane z tymi rzeczami, które pani tutaj ma w kuchni? Jakie wspomnienia? Z czym? Nigdzie nie byłam, nic nie widziałam, ludzkie pola i... No ale tu są kartki od kogoś, dostawałam. A, no to koleżanki tam, takie przypadkowe gdzieś z tego, z ustronia, gdzie byłam? W sanatorium. W sanatoriach, tak. No byłam w Ustroniu, 3 razy byłam w Busku, no to już to musiałam odejść te chałupy na chwilę, bo chciałam trochę tej pomocy na te kości. No to lubiałymy się, to pisałymy później do siebie. Teraz 3 lata już jak byłam w Swoszowicach, mieszkałam tam. No to też były fajne takie panie. Nie babiny ze wsi. I wstydziłam się ich, ale mnie lubiały i one i piszą do mnie. Nad morzem jak byłam i z Poznania miałam przyjaciółkę w pokoju, to do tej pory jeszcze. No, czyli pani się tak była. Do tej... I są pamiątki z tych podróży tutaj tak naprawdę. Tylko te koleżanki. Sanatorium. Sanatoria. A więc na jakimś tym to nigdzie nic nie widziałam, nic. 81 lat i pani sobie tutaj wodę do domu nosi, żeby można się było w ogóle umyć cokolwiek, prawda? No tak. Bieżącej wody nie ma. Prąd też chyba jakiś słaby tutaj. Wszyscy całe lata chwalili mnie, że ja chodzę czyściutko. Zawsze tak gadali na mnie. No. I dom czyściutki, nigdy pięknie. Nie byłam brudno, starałam się, ile ten, a... Teraz jeszcze nieraz się już by nawet nie chciało, bolą ręce, a jeszcze jak mogę, to się tam obmyję trochę. Brudno nie chodziłam i jeszcze do tej pory, jak mogę, też nie, ale nie użyję na wodzie, to tylko dla mnie. A tak to się nie przejmuje, tylko na wodzie, tak dotąd we wodzie to bym se chciała być. Na basen jakiś. No ale znowu ja się nie rozbierę. Kostium by trzeba było kupić. No to nie. Co ja teraz, Jezus, te doktory, to ja mam szczęście do dobrych doktorów. Wszystkie te obrazy, które tutaj są, to one już były, jak się pani urodziła, czy pani to jest któryś jest... No jak już się rozpoznałam z tym światem, to wszystko tak było. Ojciec to znosił myć, jak trzeba było malować. No ja już to znosiłam, pan sama. Jeszcze byłam taką, no nie tak, że potrafiłam się spindrać, a się bałam, żeby nie rozbić. Tam się tak umordowała, jak ich pościągałam, bo trzeba było przecież odświeżyć, pomalować. No teraz już nie ściągnę, bo by mi się rozleciały chyba, jakbym poruszała. I tutaj jest zdjęcie pani brata, tak? Tutaj. Jezus, ja go lubiałam. Ja bądź kiedy popłakuję za nim. I tutaj też takie rodzinne pamiątki, bo oprócz tych obrazów to jest i to pani, widzę, pamiątka komunii, pierwszej komunii świętej. To moje, z Mogilanki. 12 czerwca 1949 rok. W Mogilanach brałam komunię. W Mogilanach. Bo tutaj na obrzeżu Głogoczowa to trochę bliżej do Mogilan. Ale nie ja chodziłam do Włoszani do szkoły. A we Włoszani nie było wtedy kościółka.
I do Mogilan się do chodziło. Do Włocławka chodziła, do Mogilan, no i ja biedna też, bo musiała, jak chciałam iść do komunii, a do szkoły chodziłam, że bliżej zapisali mnie do Włocławka. Tu na Powale jeszcze widać rok wybudowania, 1882 rok powstał ten dom. Tak, także naprawdę zabytek, to już, prawdziwy. Podziwiać, że ktoś tu mieszka. A pani Heleno, a w zimie jak sobie pani tutaj radzi? Jak sobie pani grzeje? Nic, zimno mi. Nie grzeje sobie pani tutaj w piecu? To się nie da, idzie stamtąd tu. Aha, tylko z kuchni idzie grzanie. Tak. No to faktycznie, czyli potrzebne te pierzyny, bo tu pani pierzyn ma? Pierzynkę mam, tamte już do wyrzucenia, ale ja sobie chcę mieć tak, jedna kołuszka wyścielone. Tamto łóżko mi niepotrzebne, tylko takie jest. Dla gościa? Takie jest. A tu mam, to mam kołdrę i taką pierzynkę nie staro bardzo, bo nie spałam pod nią, to zaszanowano jest, to w zimie tak, a teraz to pierzynę na podłogę w nocy, a takim milutkim kocykiem się przykrywam. No bo teraz w miarę jest ciepło jeszcze tutaj w domu, mimo że no tak, teraz w lecie jest ciepło, że on taki stary dom jednak trzyma. Lalki se też mam staro, babina cieszy się laleckami. To mam od koleżanek, jak pracowałam, małpy chciały, jak nie chcę, jeszcze sobie to przypomino, namawiały mnie, żebym se dzidziusia się postarała. Jak ja nie chcę chłopów, to co mi pierniczycie, żebym dzidziusia. Lalki wystarczyły, tak? Nie wiesz, dały mi na Mikołaja i chciały mnie uwiózć, wariatkę uwieźć, że ten. Ta jeszcze płakała, wołała mamu. Czyli wcześniej no, lodówek nie było. Czyli gdzie dawaliście? No właśnie. To do komory, do komory. Do komory było wszystko, tak? Ziemniaki i jakieś przetwory. No i musiał być mróz przecież w zimie, bo no. Na cieple to ja nie wiem, jak ta mama z tym mlekiem, a kupowały u mamy. Mama się po mamie nauczyłam, biedno ze służby je tata wziął. Skąd to babiątku biedne porządek? Ja po mamie odziedziczyłam. Mama też czyściutko. Jedna osoba, pamiętam, przyszła po serki do niej, takie słodkie robiła, nie kwaśne. Słodkie sery robiła, ale jakieś małe były takie. Nie przegrzane, takie słodziutkie, pyszne. Mleko takie dobre, krowy też były dobre. No to się jedna zapytała, pamiętam, to z rodziny nawet wujenko go do niej, stryjenko nawet go dała. Gdzie ty trzymasz te krowy? Nigdy nie miały tu na pupach niczego złego. Stale mama tam, jak usłyszała, była tu w środku, że tam coś tego prędko widły, do wiaderka wyniosła. Także one nie leżały w mokrze i nie ten. No i mama nie nastarczyła robić tych serków, bo nie kwaśne, nie jakieś przegrzane. Tak to pilnowała to mleczko, żeby lekko się ogrzało i już do worka i ten. To ona na tej tutaj kuchni to robiła, tutaj na piecu robiła. Jezus, tyle lat to wszystko ma. Podziwiać. Ja to sama podziwiam, że to stoi. Ja chcę, żeby stoło, ale to podziwiam, że stoi. Ale stoi i jeszcze działa, bo pani korzysta z tej kuchni cały czas, prawda? No jak? Na niej gotuje sobie tak naprawdę. No już teraz nie gotuje nic. Już nie. Nie dam rady, Marysia. Czasem ze 3 razy w tygodniu, a 3 razy to bądź jak to odstawię. Nie dam rady, już leci wszystko z rąk. Ale coś tam pani podgrzewa jeszcze, no że działa ten piec cały czas, tak? Działa, działa. Mhm. Ja nie wiem, ten Pan Bóg chyba to dla mnie te chałupiny, że nie chce stąd iść. Czy ma naprawdę? No póki jest tu pani Helenko, to ten dom stoi. Tak. Po prostu. Tak. Też już ktoś powiedział. Hela, te same słowa. Jeszcze, dokąd jesteś? Ja oglądam. Po wichurze. Teraz deszczach silnych. No wtedy nie wychodzę, ale jak opuści dookoła, wszędzie patrzę, czy się nie leje. Żeby zaraz ratować, tak robiłam. Ale niech mi pani powie, bo na przykład nawet ja miałam w domu nowym
Kuny, a tu pani nie ma jakichś zwierzątek takich, to pani przychodzą tak były, w odwiedziny? A ja nie wiedziałam. Nie słyszała pani? I bałam się w nocy, nie spałam, a tu taki hurgot, ojej. Same się to mnie straszy. Przecież tu nigdy nie straszyło. Bałam się, ale tak robię. Boję się, a robię to źle. Pogrzebacz, lampkę, schody były jeszcze wtedy dobre i wychodzę na ten strych, co się... A one se siedzą na stragarzu, poukładane, liczę pięć. O matko. Oczka tak się świecą ładnie temu. Oguny takie pusiaste, ja nie znałam kun. I tuśką i tuka się tym pogrzebaczem po tych schodach, a tu nic. No to się wytegowujemy razem. Siedzę, ja też nie schodzę. I no się tukę dali potem. Wreszcie namyśliły się, jedna jak ruszyła, tam jest dziura do szopy, jedna i za nią poszły wszystkie. Ale a jak pani była dzieckiem, to mieliście tutaj na przykład, bo mieliście no, krowy, ale mieliście też psa i koty były też? Jak no piesek w budzie był. Też był w budzie, był cały czas. No czy nie fałpie, ja fałpie nie chcę. Mhm. Nie chcę, żeby mi tu czyli były dzieci, zwierzęta i koty. No takie biedne, biedne życie, no dawno. Nie, może, nie, nie wszyscy takie mieli, ale tu było nie za bardzo. Się bałam chłopu? Może się nie bałam. A gdzie miałam poznać tego chłopaka? A wolno mi to było iść? A uciekać nie chciałam, bo bym dostał. To gdzie miałam poznać? Chłopaki się odważali, niektóre przyszli, raz, dwa razy więcej nie przyszli. Jak się tak gdzie spotkałam na drodze niechcący, to mi mówią, że tak i tak. Czy byś nos chciała, czy byś nie chciała, ten, ale ten. Ale jak nie ma do ciebie dojścia, żeby porozmawiać, czy na zabawę iść, tylko to do ojca ja nie będę przychodził. No i zleciały ładne latka i nie brzydko byłam dziucha. Nie lubię się chwalić, ale tyleczka się pochwalę. A ma pani Heleno jakieś swoje zdjęcie w młodości? A tam gdzieś są, ale gdzieś ciężko się do nich dostać. Tu taki znajomy był, przyjechał do rodziny Czech, z Czechosłowacji. No nie kawaler, wdowiec. Zmarła mu żona na raka. No i tu do sąsiadów, tu miał rodzinę. Jezus, jak on mnie chciał. O rany w błościu świętego, mam tam zdjęcia z nim. Mam pani Heleno, bo trzeba będzie albumów szukać. To my chętnie pooglądamy. Bardzo mnie chciała, a ja co myślałam, co ja w Czechach będę robić. Jak ja się dogadam z kim? Jak się pani z nim dogadała, to się zresztą dogada. No, umiał po polsku. No. Czasem mu się myliło, ale no starszy, a nie brzydki pan, ale ja do Czech nie pójdę. No to pani sama też tu wybrała, chciała siedzieć tym głogoczonym. Trochę tak już, później zdziczałam już naprawdę. A teraz całkiem dziko. Dom jest najważniejszy. I chcę jeszcze do tych ludzi, chcę, żebym jeszcze jakoś była podobno do człowieka. Wstydzę się, boję się ludzi już teraz naprawdę, nie wiem. No taki strach jakiś, że nie wiem co się odezwać. Bo byle czym i już źle, to lepiej to założyć na pyski i nie odzywać się. Dobre to teraz jest podwójnie. Maseczki. Maseczki. I to w tym ile ludzi nie rozumie, dziam do w tej szmacie. Nie pozną, bo zatko, no i oczy i czopka, to wiesz kto to jest tam? Nie wie. Pani Heleno, bardzo pani dziękuję za spotkanie i za tą naprawdę ciekawą ja też dziękuję historię pani domu.